Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kosmetycznych ulubieńców lutego. Mam nadzieję, że się Wam spodoba ten filmik i koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tych produktach. I możecie również napisać mi, czy Was przypadkiem może zainspirowałam do zakupu któregoś z tych produktów, czy Wam się coś spodobało. Także no co, od razu zaczynamy, żeby nie przedłużać. Nie jest tego dużo, bardziej to jest kolorówka niż pielęgnacja, więc może zacznę od pielęgnacji. Pierwszym produktem, który chciałabym Wam pokazać, jest to produkt, który tak naprawdę nie należy do mnie, ale musiałam Wam go pokazać, bo jest po prostu genialny. Jest to mydło z firmy Bath & Body Works i to jest zapach Vanilla Buttercream. Mydełko kosztuje 29 zł, natomiast bardzo często te mydła są po prostu w promocji. Moja mama kupowała te mydła w takiej akcji 3 za 55 zł, także no to jest już zdecydowanie lepsza cena. I tutaj tego mydła mamy 236 ml. Jest to bardzo fajny pomysł, bo po prostu mydło jest z pompką, także jest bardzo, bardzo wygodne. No i też higieniczne i w ogóle super ekstra. Ponadto nie jest to takie mydełko w piance, jak te słynne już na YouTubie. To jest ta druga wersja, że tak powiem, czyli z tym takim, nie wiem, peelingiem, z tymi granulkami. Natomiast ten peeling jest taki bardzo, bardzo leciutki, taki bardzo delikatny, także naprawdę przyjemne jest używanie tego mydła. I teraz tak, czemu ja Wam pokazuję nie swoje mydło, nie swój produkt? Ja naprawdę błagałam moją mamę, żeby mi oddała to mydło. Chciałam się z nią wymienić, bo kupiła mi inne. Natomiast no to bije po prostu wszystkie na kolana. Pachnie, zapach jest tak piękny. Naprawdę, to jest dosłownie tak, jakbyście wąchali ciasto. Naprawdę, taki krem z ciasta, właśnie taki maślany, no po prostu pachnie przepięknie. I naprawdę uwielbiam to mydło. Moja mama nie chce mi nawet odlewki dać. Naprawdę, no po prostu skąpieradło. Ja chodzę teraz do łazienki umyć ręce na dół, na pół piętro, żeby tylko użyć tego mydła. Naprawdę, to jest paranoja, ale jest naprawdę rewelacyjny ten zapach i gdybym mogła Wam polecić jakieś mydło, to poleciłabym Wam na pewno to, bo jest przepiękne. Kolejnym produktem z tej samej firmy jest mgiełka o zapachu Amber Blush. Tu jest 88 ml i kosztuje teraz 25 złotych. One podrożały, wcześniej je kupowałam za 2 dyszki, teraz niestety 5 w górę. Zapach naprawdę bardzo ładny. Tą mgiełkę przywiozła mi jakoś w ferie Ola, w święta, czyli no to jest mniej więcej 3 miesiące ją mam. Jak widzicie, zużycie jest, no jakie jest, ja jej używam praktycznie codziennie, uwielbiam ten zapach. Jest też bardzo, bardzo słodki i dokładnie taki jak lubię. Mogę Wam go bardzo serdecznie polecić. Ja powiem Wam, że teraz nie używam żadnych perfum. Ja cały czas jadę na mgiełkach z Bath & Body, bo są po prostu rewelacyjne, a ten zapach Amber Blush jest naprawdę przepiękny. I jest słodziutki, także jeżeli ktoś lubi, o kurczę, jeżeli ktoś lubi słodkie zapachy, to po prostu na pewno Wam się ten spodoba. Kurczę, ubrudziła mi się podłoga, wiecie? Nie wiem od czego, ale mam całą czarną podłogę. Nieważne. Dalej przechodzimy już do kolorówki. Teraz nie wiem od czego zacząć, ale zacznę od największej rzeczy, którą tutaj mam. Będzie to paletka ze Slika Respect i to jest numer 892. Powiem Wam tak, ja uwielbiam te paletki, uwielbiam, ale tak naprawdę tej jakoś tak, no, używałam jej bardzo sporadycznie. Teraz przez ostatni miesiąc używam jej non-stop, codziennie, po prostu codziennie jej używam i no, nie wydaje mi się, żebym szybko z niej zrezygnowała. Kolory są przepiękne, nie mam pojęcia, jak Wam to pokazać, ja to nigdy nie umiem pokazywać tych paletek. Czekajcie, bo tu jest jeszcze ten pacjent. Powiem Wam tak. Tej paletki używam w tym miesiącu codziennie. Nie ma dnia, żebym nie użyła tej paletki. No chyba, że niedziela i sobota, po prostu wtedy się nie maluję, więc no więc i nie używam. Ale tak naprawdę w tygodniu cały czas cisnę tą paletkę i to jest mój ulubieniec, naprawdę chyba najlepszy. Kolory wyglądają tak, są po prostu przepiękne. Jak widzicie, są tutaj takie kolory troszkę bardziej wiosenne, ciemniejsze, stonowane, jaśniejsze, przecudowne i wszystkie są... A nie, nie wszystkie. Jest ile matowych? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matowych i 2 błyszczące? Nie wiem, może jakoś źle liczę. No nie wiem, ale tak wyglądają. Przepiękne kolory. Ja mam dzisiaj właśnie nimi zrobiony makijaż, także takie lekkie smoki z różową kreską. Naprawdę paletka jest genialna. Na co dzień naprawdę rewelacyjna. Plus dodatkowo są właśnie tutaj takie te jasne kolorki, więc możecie sobie naprawdę taki przedwiosenny makijaż strzelić. Uwielbiam i tak jak mówię, dzisiaj mam właśnie te cienie na oczach. Aha, tu jeszcze ta pacynka. Kolejnym produktem, który również bardzo polubiłam, jest róż. Róż do policzków,
który... Kurczę, no cała podłoga jest uciapana w czymś. Nie wiem. Kolejnym produktem, który ostatnio bardzo polubiłam, jest róż. Róż do policzków z Essence, który u mnie w szafie, nie w szafie, tylko w toaletce, leży już po prostu naprawdę długo. Ale też bez przesady oczywiście. I to jest róż kolor numer 20 Baby Doll. On jest bardzo zmasakrowany, także jak Wam teraz go pokażę, to błagam, nie mówcie mi, że to jest jakiś syf. Ale ten róż pękł mi już chyba z 3 razy, więc ja go po prostu skleiłam, dlatego on wygląda tak paskudnie, jak wygląda. Ale to nie zmienia tego faktu, że kolor jest przepiękny i zauważyłam, że on po prostu naprawdę bardzo ładnie, tak naturalnie wygląda na policzkach. Ja go kiedyś bardzo lubiłam, później odstawiłam, a teraz do niego wróciłam z podkulonym ogonem, jest po prostu rewelacyjny. I on, tutaj mamy 5 gramów, a kosztuje, nie wiem, około też pewnie 10 zł, ale no nie jestem pewna i kupicie go sobie w, no w, nie wiem, w Douglasie, w naturze, no przede wszystkim w naturze. I teraz mamy dwa produkty do ust. Pierwszy z nich jest EOS, uwielbiam, to jest balsam do ust, bardzo często mnie od niego pytacie. Pachnie przepięknie, to jest ten chyba owocowy, nie pamiętam jaka to jest dokładnie wersja zapachowa. Ale pachnie bardzo, bardzo ładnie i on mi się sprawdza bardzo dobrze ostatnimi czasy po prostu pod pomadki, bo on nie jest taki bardzo nawilżający i nie wylewa się z tej pomadki, czyli po prostu tutaj nam się, wiecie, nie wylewa. I nie jest też za ciężki, jest po prostu fajny i te usta trzyma w ryzach i po prostu sprawia, że one są nawilżone, ale nie są po prostu takie, wiecie, lejące się. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, no ale po prostu tak jest. I teraz dobra wiadomość, bo bardzo często się mnie pytaliście, gdzie możecie kupić sobie właśnie ten balsam. Ja Wam zawsze odpowiadałam, że no niestety mnie po prostu koleżanka przywiozła go ze Stanów, natomiast jest dostępny na Allegro, na eBayu itd., itd. A teraz dostępny jest również w Ale Drogerii. Ostatnio zauważyłam tam, jak coś tam szukałam, to zauważyłam, że po prostu teraz reklamują właśnie te EOS-y. Natomiast one tam kosztują chyba 20 coś złotych, 25, 23, nie wiem, plus do tego przesyłka, także no 3 dychy za balsam do ust. No wiecie, to jest już chyba jednak przesada, więc no niestety, no nie wiem, ja bym może poszukała na Allegro czy eBayu, może tam by było taniej, no ale w każdym razie to jest jeden z moich ulubieńców. Kolejnym, już przedostatnim produktem jest pomadka z firmy albo Rimmel, albo Maybelline, ale nie jestem pewna, bo tutaj nigdzie nie mogę znaleźć, czego to jest tak naprawdę. Jest to kolor 163, ja mam go dzisiaj na ustach i to jest przepiękny kolor fuksji. Proszę bardzo, tak wygląda, jest naprawdę rewelacyjny, bardzo fajnie nawilża usta, utrzymuje się praktycznie cały dzień, możecie jeść, pić, no wiadomo, że on się ściera równomiernie i to by było na tyle. Ja dzisiaj byłam w szkole od godziny powiedzmy tam 9, teraz mamy godzinę 15 i usta poprawiałam sobie teraz przed nałożeniem, przed zrobieniem filmików, ale tak naprawdę praktycznie cały czas ten kolor na ustach był, także naprawdę fajnie. I ostatnią rzeczą, ostatnim produktem, który też bardzo, bardzo lubiłam w tym miesiącu, jest lakier do paznokci Essence Color & Go i to jest numer 108 Ultimate Pink. Przepiękny różowy kolor, powiem Wam, że na nowo pokochałam lakiery z Essence i znowu stałam się ich wielką fanką. Tak wygląda ten kolor, jest to naprawdę przepiękny różowy kolor, ja go miałam na paznokciach 3 razy pod rząd przez 3 tygodnie. Także teraz dopiero zmieniłam sobie kolor na paznokciach, ale tak to cały czas miałam właśnie ten różowy kolor. Począwszy od moich urodzin na początku lutego właśnie do ostatniego tam właśnie tygodnia. Także tak właśnie wygląda. Także to właśnie jest ten lakier, również go mogę Wam polecić, jest tutaj tego 8 ml. No i co moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców tego właśnie miesiąca. Powiem Wam, że luty był dla mnie całkiem spoko miesiącem, jeżeli chodzi o produkty. Naprawdę bardzo się cieszę, że sięgnęłam po tą paletkę, bo jest rewelacyjna. Teraz tak patrzę w wizjerze, to naprawdę ten makijaż bardzo mi się podoba i to oko właśnie jest zrobione w takim moim stylu. Także takie lekkie smałki z różową kreską na dole, bardzo fajnie. To jest moje zdanie. No i co, ja się już z Wami żegnam i to by było na tyle i do zobaczenia do następnego filmu, pa!